Wreszcie oprzytomniała. Ręka uniosła się nad zmizerowaną twarzą, po czym przesunęła w lewo i w prawo. Dochodzi do siebie. Wzrok ma jeszcze błędny, jakby wypiła pół litra, ale chyba nas widzi. No, odezwij się, mała. Widzisz nas? Kiwnij głową. Obrzmiałe powieki drgnęły. Chciała wykonać jakikolwiek ruch, jednak ból był nie do zniesienia. Ciało piekło, jakby dopiero co wyciągnięto ją z ognia. Nie chce kiwnąć. Uparta jaka. Zamknęła na powrót oczy. Wolała nie widzieć tego, co dzieje się wokół niej. Byłoby lepiej, gdyby umarła tam, w lesie, z dala od tego przerażającego miejsca. Tu mieszkało zło, jak je nazwała pierwszego dnia. Nie mogła nadać mu innej nazwy, jakiegoś imienia. Nic innego nie pasowałoby do tego człowieka. Tylko zło. Zło w czystej postaci. Jutro zmienimy ci bandaże, te już całkiem przesiąkły. Usłyszała. I nie wierć się za bardzo, bo jeszcze szwy ci na żebrach popękają. Ciągną, co? Nie krzyw się, muszą ciągnąć. Przywykniesz, ślicznotko. Jeszcze nikt od tego nie umarł. Poboli, piecze i w końcu przestanie. No chyba, że wda się zakażenie od nici. Zachichotało podłe zło. Ale innych nie było, tylko zwykłe do overlocka. Chyba nawet już się wdało. Niech no, cię powącham. A no, już trochę śmierdzisz. Też to czujesz? Ropa. Trzeba przyłożyć spirytus, a jutro wreszcie porządnie cię wykąpać. Chciała krzyknąć, ale obłożone kompresem wargi wydały z siebie tylko cichy jęk. Co mówisz? Że tęsknisz za wanną? Będzie wanna, ja zawsze dotrzymuję słowa, przecież wiesz. Znów ten śmiech, chamski i odrażający. Jutro, szlicznotko, jutro, teraz odpoczywaj. Musisz szybko dojść do formy, potrzebna jesteś, ale nie w takim stanie. Nie śmierdząca. Nogi obute w ciężkie trepy zaszurały. z przymkniętych powiek obserwowała, jak ciemna ludzka postać oddala się od jej posłania. Ten potwór zaraz stąd zniknie. Odejdzie, ale za kilka godzin znowu wróci. Przyniesie spirytus i chodną papkę do jedzenia. A jutro? Lepiej, żeby jutro nie było. Na samą myśl o tym, że wszystko znów zacznie się od nowa, łzy napłynęły jej do oczu. Zostaw ją już. Usłyszała, jak przez mgłę drugi głos. jemu ja też nadała imię. Był cieniem, mrocznym uczniem swego mistrza. Nie pieś się z nią tak, nie warto. Srewetka, która pojawiła się w prześwicie drzwi kiwała się niecierpliwie. Ile przecież, odpowiedziało zło. Kość jej tylko dam, bo się tyle lepiej jak w febrze. Poczuła, jak na jej wychłodzone piersi, owinięte metrami bandażu, spływa ciepło. Nagroda za to, że przez ostatnią dobę nie zrobiła żadnego głupiego manewru. Gdyby nawet chciała, nie byłaby w stanie. Pełna przytomność wróciła jej dopiero nad ranem. Zobaczyła zagrzebiony sufit i wiszący na ceglanej ścianie obrazek z napisem: Uśmiechnij się, to będzie dobry dzień. Zrozumiała, że znów tu jest, w swoim więzieniu z wąskim materacem zamiast łóżka i z wiadrem na odchody. Odczekała aż zostanie sama, aż zgaśnie żarówka w wąskiej śluzie prowadzącej z jej celi do wnętrza domu i szczękną drzwi do piwnicy. Podciągnęła się na zdartych łokciach i spróbowała poruszyć nogami. Ból był zbyt silny. Opadła na poduszkę i zakryła dłońmi usta, by stłumić krzyk. Trzeba się uspokoić i oszczędzać siły. Kiedy minie zakażenie, ponownie spróbuje stąd wydostać się. Do tego czasu będzie posłuszna i pokorna musi, o ile nadal chce żyć. Michalina przyniosła z kuchni dwa stołki i postawiła je pod oknem w zielonym pokoju. Obstawiony kosmetykami parapet szybko zamienił się w toaletkę. Nawet zasłony wyregulowała tak, by wpadające przez szybę światło stało się miękkie i sprawiało wrażenie wieczornego. Otworzyła paletki z cieniami i oparła je lusterkami o szybę. Usiądź wreszcie! powiedziała do Juli poklepując siedzisko jednego ze stołków. Z taką twarzą nie pójdziesz przecież w miasto. Trzeba cię koniecznie podrasować. Z taką twarzą? Julia nie widziała nic złego w swojej twarzy. Na co dzień wystarczyły jej jedynie krem nabilżający i błyszczyk. Potusz i szminka sięgała w sytuacjach wyjątkowych. Dla Michaliny najwyraźniej każdy dzień był wyjątkowy, odkąd odkryła magię kosmetyków. Obok cieni i maskary na parapecie staną liner i rozświetlacz do policzków. Tylko na siebie popatrz. Chyba sama zdajesz sobie sprawę z tego, że... że co, Botnar? — Że odstajesz. Problem jest, Julia, jakby to ująć, żebyś dobrze mnie zrozumiała. Uważam, że masz za niski poziom warszawki we krwi. — Według mnie poziom jest optymalny. Poza tym nie idę na randkę tylko do pracy. Julia otworzyła kolorowe pudełeczko z pachnącym różem. — Ale ty się szykuj. Z przyjemnością popatrzę, jak robisz z siebie słodką Barbie. Michalina prychnęła z oburzeniem. — Barbie to może mi co najwyżej stopy wymasować. Siadaj i ucz się. Julia przycupnęła na stołku obok i zaczęła obserwować, jak czarny eyeliner sunie po górnej powiece Michaliny, robiąc kociołko. Doszedł do tego smolisty tusz i szary cień, który utworzył smokey eye. Nieźle, co? Zamruczała Bodnar. Tydzień ćwiczyłam, gapiąc się jednym okiem w lusterko, a drugim na makijażowe tutorial na YouTubie. Ale warto było, jest moc. No, teraz ty, kreska, a potem cień. Dobierzemy pod kolor tęczówki. Powiekę masz zwykłą czy tłustą? Julia spojrzała z rezerwą na wyciągniętą w jej stronę dłoń z eyelinerem. Nawet nie wiesz, o czym to ciebie mówię? Westchnęła Michalina. Zatrzymałaś się w średniowieczu. Włosów też pewnie nie nosisz? Zapytała, przyglądając się kucykowi Juli. Sięgnęła po dużą kosmetyczkę i wyjęła z niej spięte gumką pasma brądloków. Prawdziwe, drogie jak cholera, poinformowała z bólem w głosie. Termoloki chociaż masz? Akurat były, wystarczyło wcisnąć wtyczkę do gniazdka. Po kilku minutach wałki nagrzały się na tyle, by Bodnar mogła je zawinąć na pasma i przytwierdzić klipsami do własnych włosów pierwsze wrażenie robi się tylko raz powiedziała do swojego prawie już gwiazdorskiego odbicia w lustrze a ja mam dziś zamiar podbić ten syreni gród i trochę pochulać, więc nie zdziw się jeśli nie wrócę na noc kto wie dokąd mnie zaprowadzi światło księżyca światło księżyca czy raczej seksualny post Michalina roztarła opuszką palca szminkę na ustach o ile mój post się dziś zakończy tyle końca twojego raczej nie widać powiedz lepiej czy masz jakieś dobre perfumy bo swoich zapomniałam Julia przyniosła z łazienki opróżniony do połowy flakonik plesur. – Bieda, nie masz nic innego? Nie przeginaj Podnar. Jeszcze do niedawna smarowałaś się po szyi zwykłym dezodorantem w kulce. Zostawiła ją w zielonym pokoju. W salonie sięgnała po telefon i wybrała numer do szpitala. Poranna sytuacja znać panem chłopakiem z placu Szembeka nie dawała jej spokoju. W ostatnich tygodniach media stale trąbiły o kolejnych ofiarach dopalaczy i gangach sprzedających dragi niewiadomego pochodzenia. Dzieciaki z Blokowi złapywały się na tanie tabletki. Chcąc odpłynąć na kilka godzin i zapomnieć o ojcu pijaku lub hejcie w szkole, ten nastolatek też próbował uciec w Nirwane. Nawet nie zapytała go o imię, dobrze że przynajmniej zapamiętała nazwisko lekarza, który podpinał go pod ten w karetce. Połączono ją z tym człowiekiem, ale dowiedziała się tylko tyle, że po dotarciu do szpitala przekazał chłopaka dalej na Oją, to znaczyło, że było z nim naprawdę kiepsko. Prawdopodobnie miał niską saturację krwi albo dostał drgawek z powodu narkotycznego szoku. Niech pani spróbuje złapać doktora dyżurnego, usłyszała. Spróbowała, ale dyżurny był nieosiągalny Rozłączyła się i wyszła z papierosem na balkon Wypaliła dwa, jeden po drugim, aż serce zaczęło jej bić niepokojąco mocno No i jak? Michalina stanęła w drzwiach salonu i wygięła się w seksownej pozie Miała już na sobie skąpy jasnoszary kombinezon Po zdjęciu wałków jej włosy ułożyły się w miękkie fale Dla trwałości spryskała je lakierem, by jej fryzura a la Anna Nicole Smith przetrwała wieczór Julia obejrzała ją od stóp do głów. Rano wyglądała lepiej. Bez grubej warstwy czerwonej szminki na ustach i zbyt mocno podkreślonych pąsem policzków. Cudo. Twoja kobieta tatuaż oniemieje. A nie oniemienia. Mówiłaś jej, że jesteś gliną? Bodnar uśmiechnęła się kusicielsko. Wysłałam jej kilka fotek w mundurze. Myślała, że to przebranie do łóżka i niech myśli tak dalej. Ona też ci swoje wysłała? W stroju pielęgniarki. Mm — Mhm, policjantka i pielęgniarka. Marzenie Freuda. Brakuje jeszcze groźnej nauczycielki z drewnianą wskazówką. Michalina odcisnęła czerwone usta w chusteczkę higieniczną. — Ponosi cię robaczywa wyobraźnia, ale to nawet dobrze. Może się w końcu rozkręcisz, bo do tej pory sztywna byłaś. Maciejewski jest idiotą, że pozwolił ci odejść, ale nie niewykluczone, że zabrakło mu w waszym związku czegoś, co dało mu ten nowy babol. — Boże, co ja wygaduję? Z tych nerwów rozum mi się spilcował. Przepraszam cię, Julia należało zakończyć tę rozmowę temat był mało wygodny a poza tym do umówionego spotkania z informatorem zostało niewiele ponad pół godziny Julia sprawdziła czy pięć gramów amfetaminy leży bezpiecznie w torbie po czym wsunęła na nogi skórzane bodki zabiorę się z tobą usłyszała za sobą głos Bodnar poczekam grzecznie w samochodzie a potem podrzucisz mnie pod fontannę między nami wszystko po staremu nie czekając na odpowiedź zastukała obcasami swoich butów na konturnach i przewiesiła przez ramię połyskliwą srebrną kopertówkę była w pełni gotowa na spotkanie miłości swojego życia górny zgasił silnik i wyszedł na piaszczystą drogę od terenu ośrodka jeździeckiego dzieliło go kilkadziesiąt metrów które z racji wyboju wolał pokonać pieszo miejsce na prowadzenie stadniny wydawało się wręcz idealne pod lasem, z dala od asfaltu i ludzkich siedzib Cisza, jaka tu panowała aż kuła w uszy. Przybytek jednak nie zachęcał, by do niego zajrzeć sprawiał ręnie prowizorki. Teren był ogrodzony z rzadka powybijanymi w ziemi palikami, między którymi ciągnęły się druty, cienkie niczym żyłki. Wokół zarośniętego placu, który z założenia miał służyć do konnej jazdy, przechadzały się dwa luzaki, skupiąc zbyt wysoką trawę. Zaraz za podokiem stał parterowy budynek podzielony niesymetrycznie na większą część, w której mieściła się stajnia, oraz mniejszą przeznaczoną na biuro. Górny musiał przyznać, że chociaż w tym aspekcie się postarano. Do biura prowadziły dwa solidne stopnie, a mur budynku obity został drewnianymi listwami nawiązującymi do górskich kilometrów. W skrzyniach pod oknami czerwieniły się pelargonie. Schylił się pod drucianym ogrodzeniem i wszedł na wybieg dla koni, które podniosły z zaciekawieniem łby i wysunęły pyski wietrząc jego zapach. Kierował się prosto do biura z tabliczką Rancho stacjonata. Nie zdążył zapukać do drzwi, kiedy usłyszał za plecami męski głos – tylko te dwa się ostały. Były trzy, ale jednego miesiąc temu zagryzły wilki. Obrócił się od strony, stajni szedł czterdziestokilkuletni mężczyzna w gumiakach i z widłami przerzuconymi przez ramię. Twarz miał opuchniętą, typową dla ludzi zbyt często zaglądających do kieliszka. Wytarł prawą dłoń w kraciastą, flanelową koszulę i wyciągnął ją do gościa. — Pan z policji? — zapytał. — W sprawie tych martwych dziewczyn? Dłoń z wyczuwalnymi zgrubieniami od odcisków potrząsnęła ręką górnego. Adam Górny, komenda stołeczna, przedstawił się i błysnął legitymacją. Moje nazwisko Zabielski, to ja do was dzwoniłem, a te dwa ciała, fatalna sprawa. Mężczyzna wbił widły w ziemię i obróciwszy się w stronę padoku, oparł na nich dłonie, po czym powiódł wzrokiem za jednym z koni. Ta czarna klacz to harfa, wskazał na nią palcem. Mam ją od źrebaka, szatan nie konia, ale kocham go jak własne dziecko. Problem tylko z nim taki, że jeśli się nie wybiega, jak należy, to gotowy rozwalić kopytami boks. Dlatego jeżdżę na nim każdego dnia przed południem. Głęboko wlazi i na długo, aż mu piana spiska Dziś też pojechałem, tylko inną trasą. Zwykle glopujemy wzdłuż linii lasu, ale coś mnie podkusiło, żeby tym razem przeciąć puszczę. Jest tu kilka ścieżek, gdzie można się rozpędzić. Tak znalazł pan ciała? Zabierski wyjął z kieszeni spodni paczkę Winstonów. Po jednym zaciągnęli się dymem. Ciała zobaczyłem przez przypadek wyjaśnił Zabierski. Harfa poniosła mnie w knieje dabeł wcielony. Gałęzie stały na tyle nisko, że przy takiej szybkości skróciłby mnie o głowę. Musiałem zsiąść i wyprowadzić ją na szerszy trakt. Po drodze przystanąłem, bo wie pan, pęcherz przywiązałem lejce do gałęzi, żeby mieć wolne ręce. Między liśćmi zobaczyłem kawałek białego materiału, zszedłem do rowu, żeby go zabrać. Byłem pewien, że to śmieć kiedy pociągnąłem. Mężczyzna pokręcił głową na to wspomnienie. Nie wie pan o czym w pierwszej chwili pomyślałem? Nie dalej jak pół roku temu zimą to jeszcze było też znaleziono w lesie zwłoki. I też należały do kobiety zagryzły ją wilki, podobnie jak mojego konia, pan wybaczy porównanie. Jakaś bezdomna? Zabiewski pociągnął ostatniego macha, po czym zgasił papierosa trąc nim o podeszwę kalosza. Tego to ja nie wiem. Wiem tylko, że nikt o zdrowych zmysłach nie szuka zimą schronienia w puszczy, ale bywało, że ludzie tu pobłądzili. Tak właśnie dzisiaj pomyślałem, że te dwie i że Bataha znowu zaatakowała. Jak wilki są głodne, to nie patrzą, czy człowiek, czy zwierzę. Zwłaszcza, gdy wadery mają młode i szukają żarła. I powiem panu, że nawet bym w to uwierzył, gdyby nie to, że te dziewczyny leżały tak blisko siebie i do tego zupełnie nie rozszarpane. Takie cuda to się w przyrodzie nie zdarzają, bo tamta z zimi była ogrziona niemal do kości. Sekcja wszystko wykaże. Na razie stwierdzono tylko ślady zadrapań. Ślady zadrapań? Że niby od pazurów? A co ze śladami kłów? Też powinny być, a nie ma? Przyjrzałem się temu, co wystawało z pod ziemi. Ciała nie były poszarpane. Może wilki preferują tylko świeże mięso. Zwłoki musiały leżeć w ziemi kilka tygodni. Rozgrzebały i zostawiły. Sobieski uniósł brwi. Od razu widać, że nie zna się pan na dzikich zwierzętach. Świeże czy padli na to nie ma znaczenia. Dlatego jak wilk znajduje ofiarę nawet martwą, to nie po to, żeby podrapać ją pazurami i zostawić. Powinny być ślady zębów, to ja panu mówię. Zresztą o czym ta gadka? Słyszał pan, żeby wilki wykopywały groby dla swoich ofiar, bo ja nie. A to był grób, płytki, ale jednak. Harfa podeszła do nich wolnym krokiem, po czym położyła czarny łeb na ramieniu Zabelskiego. Górny pogłaskał ją, drapiąc miękką sierść między nozdrzami. Myśli pan, że mógłby to zrobić ktoś z tutejszych? Zapytał wprost. Może dotarły do pana jakieś suchy? Ludzie z okolicy wiedzą, kogo lepiej omijać z daleka i lubią gadać. Zabielski się roześmiał niech się pan rozejrzy powiedział wskazując ręką na ścianę drzew widzi pan tu jakichś ludzi tu jest dzicz panie ze wsi to stadniny, są trzy kilometry niby blisko ale nikt z miejscowego od dawna już tu nie zagląda nie żebym się skarżył bo i mnie do nich też jakoś nie tęskno samemu żyć najlepiej na zapleczu mam łóżko do spania a w dzień gadam do tych końskich ubów. co jakiś czas zabawi tu ktoś ze stolicy wskoczy harfie na grzbiet pobawi się w Johna Wayne'a i odjedzie i tyle tu tego jeśli chodzi o rozmowy – Więc po co ten biznes? Ani ludzi, ani pieniędzy. Utrzymanie koni przecież kosztuje. – A owszem, mi to nie miało. Oprócz weterynarz, prąd, cała ta buda. Od lat dokładam z własnej kieszeni, bo z tego, co przywiozą weekendowicze, ledwie starcza mi na słomę do boksów. Jeśli w tym roku nie dostanę funduszy z gminy, to nie pozostanie mi nic innego, jak związać sobie styczek na szyi. Tylko co stanie się wtedy z nimi? Zabelski zapatrzył się na Harfy i krążącego przy niej kuca. Wszystko rozstrzygnie się już niebawem. Daj Bóg, że los się odwróci i postawię ten majdan z powrotem na nogi. Wyszarpnął widły z ziemi. Pewnie pana rozczarowałem. Rzucił przez ramię, kierując się w stronę stajni. Rozgadałem się nie o tym, o czym powinienem. Niestety nic więcej nie wiem o tych zabójstwach. Ale ma pan rację. Tam za lasem na pewno jest ktoś, kto wie dużo więcej. Skąd ta pewność? Zaciekawił się górny. Zabelski przystanął przed wejściem do murowańca. Powiedzmy, że takie mam przeczucie. jeszcze jedno: chciał pan, żebym panu pomógł, więc pomogę. Radę dam, bardzo cenną. Jak pan już pojedzie do wsi, żeby wypytywać miejscowych o te morderstwa, niech pan lepiej nie wyciąga tego policyjnego świstka i nie świeci nim ludziom po oczach. Tam się nie lubi stróżów prawa, ani innych obcych dodał po chwili namysłu. Do nich trzeba dotrzeć sposobem, żeby choć trochę zaufali. I niech się pan nie da nabrać na wiejską legendę. Chociaż nie. Legendy pan na pewno nie usłyszy. Nikt nie odważy się o niej wspomnieć. Co to za legenda? O diable, co z zemsty zabija ludzi, ale to bzdury wyssane z palca. Szkoda na nie pańskiego czasu. Niech mi pan wierzy. Koła Skody potoczyły się po kostce brukowej przy ulicy Grzybowskiej i zatrzymywały na wąskiej wysepce służącej za parking dla klientów pobliskiego banku. W sobotni wieczór postój był niemal pusty. Jedynie dwa identyczne motocykle marki Yamaha przytulały się do słupków oddzielających parking od chodnika. Julia wysiedła z samochodu, zostawiając w środku Michalinę zajętą pisaniem na telefonie i wciągnęła w płuca powietrze zmieszane z wyziewem spalin oraz proszkiem do prania. Na wąskim balkonie kamienicy naprzeciwko starsza kobieta w znoszonej podomce rozwieszała właśnie mokrą pościel. Trzy piętra niżej otyły szef zamykał swój zakład, zasuwając antywołamaniową kratę. Spojrzała na zegarek. Dochodziła dwudziesta. Ruszyła szybkim krokiem w kierunku nieodległego skweru. To tu, osiem lat temu, odbyła się łapanka określona przez prasy jako kres w Grzechu. Ulica płonęła od świateł radiowozów, padło kilka strzałów i nieważne, że pociski były gumowe. Pociekła krew i doszło do kilku złamań. Były wściekłe krzyki i szarpanina. Echo niosło się po nocy, a okoliczni mieszkańcy albo otwierali z ciekawości okna, albo zatrzaskiwali je ze zgrozą, nie mogąc znieść przekleństw. Burdel funkcjonujący od lat pod przykrywką pralni, która prała jedynie po nocach został zlikwidowany z hukiem. Z tamtej akcji Julia zapamiętała głównie zaciekłą twarz właściciela wesołego przybytku. Jej koledzy z policyjnej jednostki wywlekli go z lokalu z wykręconymi rękami i głową przy ziemi. Spojrzał na nią z i błysnął zębami. Debile kurwa. Warknął i splnął krwią prosto pod jej nogi. Zaraz za nim wyprowadzono kilka dziewczyn, które gubiły po drodze buty na obcasach. Jedna z nich płakała przez wykręconą na bruku nogę w kostce, a może ze wstydu. Jako ostatnia szła żona właściciela, dla odmiany wyprostowana z podniesionym czołem. Nie uciekała wzrokiem, patrzyła im wszystkim prosto w oczy. Wysoka brunetka z mocnym makijażem i w czerwonej kiecce wyglądającej jak milion dolarów. Na jej szyi błyszczał naszyjnik z diamentów, z pewnością niesyntetycznych. Klientów puszczono wolno, rozpieszkli się w mroku ulicy, udając turystów, którzy znaleźli się w okolicach Grzybowskiej o czwartej nad ranem, zupełnie przypadkowo. Julia przecięła niewielki skwer i usiadła na ławce otoczonej od tyłu rozrośniętymi krzakami. Było pięć minut po czasie. Sięgała już pod telefon, kiedy usłyszała znajomy głos. – Masz towar? Wysoka brunetka przysiadła obok niej i założyła nogę na nogę. Miała zapadnięte policzki i ciemne wykwity na szczęce, które przebijały przez warstwę pudru. Spod kusej czarnej spódnicy wyjrzała koronka samonośnych pończoch. – Najpierw śnieg, potem możemy pogadać. Lata jakie minęły od kresu żniw, zmieniły ją z dumnej burdel mamy w kobietę zmęczoną życiem. Za stręczycielstwo dostała zaledwie dwa lata za kratami obniżone z pięciu. Była na tyle rozgarnięta, żeby skalkulować, co jej się bardziej opłaca. Udawać niewinną czy zacząć sypać. Opowiedziała więc ze szczegółami, jak i skąd jej mąż pozyskiwał panienki i gdzie wyprowadzał brudne pieniądze. W ten sposób dołożyła mu do wyroku jeszcze sześć lat. Wtedy nie zastanawiała się, jak żonek się odwdzięczy, kiedy już wyjdzie na wolność. Uznała, że dekada to dużo czasu, by wykombinować, gdzie się zaszyć. Chciała po prostu opuścić zakład karny. Gdy tak się stało, sprzedała mieszkanie i spłaciła długi. Z tego, co zostało, kupiła kawalerkę i wróciła do biznesu. Tyle, że już nie jako stręczycielka, ale podstarzała dziewczyna na godziny. Julia wyjęła z torby foliową torebkę z białą zawartością i położyła ją na wyciągniętej dłoni kobiety. Jak ci się żyje z nowym nazwiskiem, Weroniko? Wzruszyła ramionami. Gdybym tak mogła jeszcze podmienić sobie gębę na inną, może byłaby z tego jakaś korzyść. Odparła beznamiętnie. Twój pomysł ze zmianą tożsamości był może i dobry, ale i tak tkwie w głównie. Dostałaś to, co chciałaś, wolność i nowe papiery. Myślisz, że to mnie urządza? Spieprzyłaś mi życie, krawiec. Powiedz, źle ci było ze mną? Miałaś informację z pierwszej ręki. Nie jaka zabałam cię wsadzić. To był odgórny rozkaz. Nie możesz mieć pretensji. Przestań tam rozkaz. Wszystko poszło się jebać, cały biznes, a teraz co? W nerwach żyje. Mogłaś stąd wyjechać i zniknąć. Parsknęła i podrapała się po odsłoniętym udzie. Chyba tylko pod ziemią. Tam może ten sukin, by mnie nie dorwał. Wiem, że ma porozstawianych ludzi po mieście. Obserwują mnie, przed nim nie ma ucieczki. Kiedy wychodzi? Pytasz, bo chcesz się znowu o mnie zatroszczyć? Spytała kpiąco. Mój limit troski o ciebie już się wyczerpał, więc kiedy? Za dwa lata, szybko zleci, ale masz rację, to już nie twoje zmartwienie. A teraz mów czego ode mnie chcesz? Informacji. To jem. konkret krawiec. Za pół godziny mam umówionego klienta w nowotelu, więc się streszczaj. Wyjęła poderniczkę i sprawdziła, czy od upału nie zważył jej się podkład na twarzy i nie odsłonił zanadto narkotykowych przebarwień. Szukam niejakiej steli, powiedziała Julia, przyglądając się, jak odciśnięta w pudrze gąbka sunie po policzkach i brodzie kobiety. Stella, stella zamruczała. Skup się. Nie muszę. Stella, czyli Śląska Kaśka. Znałam aż za dobrze. Pracowała u mnie, zanim zmietliście z ulicy naszą pralnię. Miała klasę, przyznam. Figura słaba, ale łeb na miejscu. Czarowała tych durni, aż miło było patrzeć. Ale to było kiedyś. Gdzie teraz pracuje? Z tego, co mi wiadomo, przez jakiś czas łajdaczyła się za pół darmo pod nocnymi klubami. Przestała się szanować. Zgarniała ostatnich łachmaniarzy, co to nie dają rady wyrwać nikogo przy barze. Ale ostatnio ponoć zmądrzała. Nie wiem, co to znaczy w waszym świecie. W moim, jak ktoś mądrzeje, to zwykle zakłada rodzinę albo idzie na studia. Ona też poszła. Prosto pod uniwerek. Tam kręcą się ładne młode dupcie. Nagabuje dziewczyny? Zaraz nagabuje. Upudrowana buzia wykrzywiła się z niesmakiem. Daje im szansę na lepsze życie. Szlachetne, tylko że teraz Uniberek jest zamknięty, wakacje są więc? Palec Baroniki zanurzył się w torebce z białym proszkiem. Zasny towar, postarałaś się? Do tego drogi mów, gdzie znajdę Stelle. Jest taki klub dla panów, ale ciebie tam nie wpuszczą. Musiałabyś mieć penisa i być do tego dziana jak cholera. Black Mirror się nazywa. Jak ten serial? Może i tak. Nie znam, choć wieczory spędzą zazwyczaj na kanapie. Roześmiała się, rozbrajająco. Niestety nie z popcornem, więc jeżeli już coś oglądam, to tylko instruktażowe, różowe landrynki, przynajmniej można co nieco podpatrzyć i przekuć potem nasze leszczący banknot. Wydawało mi się, że wszystko, co mogło zostać wymyślone w Porno, zostało już wymyślone. Co ty wiesz o porno krawiec? Zaśmiała się Weronika. Polecę ci kilka perełek z nagród AVN. To oczy ci się otworzą. SMS-puszy em puszy tytuły, może być? — Może. Najwyższy czas się dokształcić. To gdzie jest ten lokal? — Przy Nowym Świecie. Zobaczysz od razu czarne szyby i złoty napis. Tancerki, striptiz i prywatne loże. — Po czym ją poznam? — Po pomponie na tyłku. Robi za króliczka przy wejściu. Wpuszcza frajerów i przekazuje ich dalej, by dziewczyny mogły ich porządnie oskupać z kasy. — Prestiżowa fucha — przyznała Julia, podnosząc się z ławki. — Lepsze to niż sterczenie po nockach pod mordownią z cuchnącymi kebabami — obróciły się w stronę ulicy od parkingu gdzie stała Skoda dochodziła regularna pyskówka co to za zwarcie Weronika zmrożyła oczy próbując rozpoznać szamoczące się ze sobą dwie kobiety jakaś nowa rzuca się na mojej ulicy Ten drugą znam to Mechata Jola. ja natomiast znam pierwszą mruknęła Julia przyspieszyła kroku zanim doszła Bodnar stała już okrakiem nad Mechatą Jolą jedną ręką przytrzymywała jej nadgarski na plecach drugą zaciska na włosach wzięła mnie za dziwkę wyobrażasz sobie Wyjaśniła wściekła. Kazała opuścić rewir. Nie wiesz, z kim zadarłaś, panienko. Warknęła kobiecie do ucha. Panna Jola ma rację, to nie twój rewir, stwierdziła Julia. Później mi wracaj do auta. Pomogła dziewczynie wyczołgać się z pomiędzy zaciśniętych nóg Bodnar. Poszły stąd preczobie, wrzasnęła mechata Jola, chwiejąc się na niebotycznych konturnach, niewiele wyższych od tych, jakie miała na swoich stopach Michalina. Bodnar wyciągnęła ponownie ręce do bitki, ale Julia powstrzymała ją w ostatniej chwili Słuchaj, pani, kiedy ładnie prosi. – Chyba nie słyszałeś, co do mnie mówiła ta wywłoka? – Słyszałam. Wsiadaj do Skody. Wepchnęła ją do samochodu i zatrzasnęła drzwi, po czym usiadła za kierownicą. – Za napaść na funkcjonariusza powinnam ją zawlec za te rude kudły prosto do komisariatu. Michalina szarpnęła pasem bezpieczeństwa. – Nie rozumiem, po co mnie hamowałaś? Właśnie po to, żebyś nie wparowała na komendę w takim stroju i tym czymś na twarzy. Julia wykonała ręką ruch w okolicy ust. Nie odróżniliby cię od panny Joli. Bodnar spojrzała w lusterko pasażera. Peskitu, ten cholerny babol podrapał mnie po policzku. Julia wykręciła ze spokojem w marszałkowską i skierowała się na północ ku starówce. Michalina przycichła, trzymając przy twarzy chusteczkę. Myślami była już z dala od awantury przy skwerze. Patrzyła przez szyby dziwnie spłoszona podgryzając złamany w walce niebieski peznokieć. Jak się nazywa? Julia wyrwała ją z zamyślenia. Pytam o tę twoją nową dziewczynę. Mirela. Ładnie. Mhm. Nie spotkałam jeszcze nikogo o takim imieniu. Rzadkie, prawda? Wyjątkowe, jak ona sama. A nazwisko jakieś ma? Bodnar poruszyła się ze zniecierpliwieniem. Nie pytałam zresztą, czy to ważne? Pozwól mi się cieszyć z tą randką, możesz? Mirela, bez nazwiska. Mruknęła Julia. Było tak, jak się obawiała. Michalina zmieniła się, ale tylko na zewnątrz. W głowie wciąż pozostawała tym samym naiwnym stworzeniem. Planowała noc z kimś, o kim wiedziała tylko tyle, że zagadał do niej na Tinderze. Ucieszył oko wyglądem i ciepłym komentarzem. Podjechały pod fontanny od strony Wybrzeża Gdańskiego. Na rozległych trawnikach ciągnących się wzdłuż skarpy pod zamcza gromadziły się już grupki ludzi oczekujących na co wieczorny spektak woda, światło, dźwięk przysiadali na kocach lub swetrach i wypatrywali pierwszych laserów które miały wystrzelić i spleść się z kanonadą wody serce mi zaraz wybuchnie jęknęła Michalina wypatrując wśród spacerowiczów znajomej twarzy Julia pogładziła ją po podrygującym kolanie to ty masz być nagrodą dla niej a nie a na odwrót zapamiętaj to sobie chyba to do niej nie dotarło więc spróbowała wyrazić się jaśniej obiecaj że nie zakochasz się zbyt szybko obiecuję Jezu jak się trzęsę umrę zaraz to może zacznie oddychać – Oddychaj, Bodnar – wykonała grymas, który miał być uśmiechem. – Dam radę i na pewno się nie zakocham. Chcę się tylko przekonać, czy to moja bratnia dusza. – Nie będziesz się przekonywać całą noc – zaśmiała się Julia. – Podobno mam nie czekać na ciebie z kolacją. – Nie bądź drobnomieszczańska. Prowincja z ciebie wychodzi. – Już to gdzieś słyszałam. – Idź, gwiazdo. Odzywaj się co jakiś czas, że żyjesz. – Popadasz w dramę, krawiec. Córki pilnuj nie mnie. Przewróciła oczami i wyskoczyła z auta. Julia patrzyła z rozbawieniem, jak idzie chodnikiem na swoich koturnach, łapiąc z trudem równowagę, po czym znika w podziemnym przejściu. Sylwia najwyraźniej dobrze się bawiła w Zakopanem, bo od wczorajszego wieczoru nie odezwała się ani słowem. Julia wybrała w telefonie jej numer i zastygła w oczekiwaniu. Po kilku sygnałach usłyszała głos córki. – No, mamo, nareszcie! Nie opłaciłaś mi komórki, nie mogę się do nikogo dodzwonić, taka z ciebie matka! – w ferworze pakowania walizek Julia całkiem zapomniała o czymś tak przyziemnym jak doładowanie karty. Z telefonu dziadka nie mogę dzwonić, bo babcia cały czas robi sobie zdjęcia. Tłumaczyła dalej z pretensją. Ja mam tylko jedno i to razem z nią. Nie mam nawet czego wysłać godzie. Normalnie żenuła. A hotel chociaż dobry? Sylwia zaczęła kwękać. Nudno tu i drętwo. Sami starzy ludzie. W całym Zakopanem? W całym emerytów. Biedne dziecko. Roześmiała się Julia. Pamiętaj o inhalatorze, jak będziecie iść w góry. Jakie góry? zaperzyła się Sylwia. Babcia mówi, że puchną jej nogi w kostkach, a dziadek chodzi ze mną tylko na krupówki. Myśli, że nie widzę, jak kupuje sobie takie małe buteleczki z wiśniówką. Załatwiłaś mnie na szarą jej świadomość. Czekają mnie dwa tygodnie cierpienia i mogę je przeżyć tylko z doładowaną kartą. Kontakt ze światem jest mi niezbędny. Mamo, co tak gra? Zapytała, słysząc dźwięki dochodzące z parku fontan. Tylko mi nie mów, że się gdzieś świetnie bawisz beze mnie. Julia obserwowała, co dzieje się po drugiej stronie ulicy. Michalina dotarła już pod fontannę i biegła między ludźmi w poszukiwaniu nowej ukochanej. Jej szary kombinazon przemieszczał się z szybkością światła. Podniosła szybę, chcąc się odciąć od zbyt głośnej muzyki. Bez ciebie nie ma dobrej zabawy, kochanie. Muszę już kończyć. Uważaj na siebie i nie jest tylko pizzy. Jem zapiekanki, bo przecież nie te skrzypiące w zębach oszczypki. Oscypki. poprawiła ją Julia. Whatever. Przywiozę ci kilka, bo wiem, że lubisz, a jest to paskudne paskudztwo. Tylko doładuj mi kartę, kontakt ze światem, nie zapomnij. Kiedy córka się rozłączyła, Julia weszła na profil Emilii na Facebooku. Sylwia nie myliła się, mówiąc, że babcia przesadza ze zdjęciami. W ciągu jednego dnia trzykrotnie zmieniła kreację i pozowała na tle mostku na krupówkach, na balkonie i w restauracji z widokiem na Giewont. Odłożyła telefon i jeszcze raz spojrzała na zatłoczone pod zamcze. stała już z Mirelą, wpatrzona w nią i szczęśliwa, przynajmniej tak to wyglądało, słuchała co mówi tamta, delikatnie odgarniając jej przy tym włosy z wytatuowanej twarzy.